Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K22 Universe Mode. Dzisiaj mamy już oczywiście drugą część gali Hell in a Cell i dzisiaj zaczynamy od walki Triple Threat o pas kobiet, oczywiście w klatce Hell in a Cell. I pierwszą zawodniczką, która będzie wchodzić do ringu i też w sumie zarazem do klatki, będzie to Shayna Baszler. Ona wygrała chyba Triple Threat, jeśli nie mylę, właśnie na SmackDown i po tej walce właśnie mogła, teraz może właśnie walczyć o ten pas kobiet, który obecnie właśnie ma Ronda Rousey. Już sama walka Rondy i Shayny to byłoby na pewno bardzo, bardzo dobra walka. A jeszcze mamy właśnie Charlotte, czyli najbardziej chyba udekorowaną, tak mi się wydaje, mistrzynię kobiet w historii WWE, więc jeszcze jak się właśnie da taką zawodniczkę, to ten Triple Threat naprawdę może być świetny. Shayna Baszler już gotowa. Myślę, że właśnie poprzednia część była krótka, a ta może być dość długa, bo same walki Hell in a Cell mogą właśnie długo potrwać naprawdę. No i drugą zawodniczką, która będzie wchodzić do ringu, to jest oczywiście druga pretendentka, czyli Charlotte, która wygra swój Triple Threat za to właśnie na Raw. I ona razem właśnie, czy ona czy Shayna, obydwie próbują zdobyć ten pas, który właśnie ma Ronda od naprawdę nie tak długiego czasu jeszcze właśnie. Shayna już gotowa, Charlotte też, więc teraz już pora na powoli na mistrzynię. Na mistrzynię oczywiście, którą jest Ronda Rousey, która będzie właśnie teraz wchodzić do ringu. Myślałem też na chwilę właśnie, bo teraz właśnie pasy tag teamu będą właśnie SmackDown i Raw. Myślałem przez chwilę, żeby mieć właśnie też na przykład dwa pasy. Właśnie dwa pasy, ten Raw i SmackDown Women's. To też byłaby ciekawa opcja, tylko właśnie też nie wiem. Bo jednak też znowu jeden pas, myślę, że też jest bardzo spoko opcją dla mistrzyni, bo jedna mistrzyni właśnie jest jedna. No nie wiem, jeszcze nad tym właśnie pomyślę. No a Ronda Rousey już też jest w ringu, więc wszystkie trzy zawodniczki są gotowe do walki, więc będziemy mogli powoli zaczynać. Klatka Hell in a Cell będzie już coraz niżej za chwilę. Walczymy oczywiście o ten pas. I możemy już zaczynać. Triple Threat, opas kobiet w klatce Hell in a Cell. Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem, jaki był Triple Threat, który był w klatce Hell in a Cell, tak szczerze, tak w rzeczywistości, więc jestem też ciekawy, jak to pójdzie. Charlotte naprawdę może doznać jakiejś poważnej kontuzji, bo znając właśnie styl, jaki ma i Ronda, i Shayna, to naprawdę brutalny styl. I jak właśnie będzie dostawała dużo ciosów od właśnie Charlotte, od Rondy czy od Shayny, to może pewno doznać jakichś urazów poważnych po naprawdę takich właśnie uderzeniach, jakie stosują czy Ronda właśnie, czy Shayna. A i udało się tu jednak Charlotte. Byłem szczerze pewny, że nie ma szans na to, ale jednak udało jej się. Nie wiem, skąd właśnie zauważyła tą to krzesło, które może wpaść w jej głowę. Shayna wrzuca drugie krzesło, to pierwsze też ona wrzuciła. I po raz pierwszy ta Shayna kontra Ronda, jak Charlotte właśnie teraz nie ma przez chwilę, nie będzie jej w ringu. Chyba Shayna nie idzie po trzecie już krzesło. Tym razem młotek, no ale dużo rzeczy chce wrzucić do ringu, a już jedno dostaje prosto w głowę, czyli właśnie krzesłem. Ale to jest świetny unik w sumie. Ronda chciała uderzyć brzuch, a ona przeciała właśnie nad tym i prosto w głowę Rondy uderzyła. Seria uderzeń, ale teraz świetne obalenie w wykonaniu Charlotte. Trochę styl właśnie Rondy i Shayny, ale teraz uratowała Charlotte sędziego, bo przez przypadek Rondę prawie go uderzyła. Kopnięcia prosto w brzuch. Nie ma chwila Rondy w ringu, teraz właśnie Charlotte zostaje i Shayna. Irish Whip i Charlotte jest też poza ringiem, więc i wszystkie już też zawodniczki są poza ringiem. Kontra i Jawbreaker od Charlotte. Ronda może nie ma co z tej strony zachodzi, może z drugiej się przejdziemy tutaj. Ciężko będzie nam walczyć, no bo jednak tam jest praktycznie miejsce na dwie zawodniczki tylko.
Więc ciężko się będzie tutaj triple threat naprawdę. Akurat nie tu chciałem, no ale dobra. Charlotte tutaj jest w sumie, więc ją tutaj możemy rzucić. Irish Whip, ale tym razem wyląduje tutaj, bo chyba trzeba po prostu parę razy w jedno miejsce wrzucić rywala, rywalkę i wtedy się to, ten hejnese właśnie klatka rozwala. Czy właśnie już tu w jednym miejscu dwa razy wpadła jedna osoba. I teraz rzucona Charlotte prosto tutaj w Shane. Teraz kontra Shane. Ronda próbuje rozwalić tą klatkę. I w końcu się udało. W końcu Ronda już i Shane wychodzą poza ring. Poza znaczy klatkę w sumie. Charlotte teraz wrzuci. Myślałem, że wrzuci Rondę z powrotem do ringu. Shane już idzie na górę. Więc ona nie traci czasu. I wszystkie chyba zawodniczki pójdą w sumie. Jest już Shayna, jest już Ronda, jeszcze teraz idzie tam powoli Charlotte. Seria uderzeń. Teraz w końcu kontruje Ronda i teraz pora na sygnaturę Rondy. I tu właśnie to może być na samym środku tutaj. Tego nawet gorzej niż na klatce wylądować, bo to jest właśnie na pewno będzie gorsze. Big Boot od Charlotte teraz. Kontruje Ronda. Powoli z tego właśnie wychodzi. I pora na finisher. Tylko, że tutaj wychodzi Resilience, pewnie użyła Charlotte, bo bardzo szybko z tego wyszła. Kolano nie trafia. Samoan drop za to teraz. I spada Shayna Baszler. Spada w dół już. I to jest dobre miejsce dla Rondy teraz na finisher właśnie. Spadła właśnie z ringu. I czy to będzie koniec? Świetnie, teraz udało się trafić w to kółko, ale jednak właśnie po pierwsze Shayna nie jest tak łatwo podać. Shayna to jest pierwsza próba poddania, a po drugie Charlotte i tak tu by była w razie czego. Kontra właśnie Shayny teraz. I teraz już wszystkie zawodniczki są z powrotem w ringu. Krzesło już trzyma Shayna, ale nie zdąża nic zrobić Charlotte. Teraz będzie Natural Selection robiła. I to może być koniec tej walki. Ale nie jest jednak. Shayna Baszler wychodzi z tego i uratowała też naprawdę to, że dalej Ronda jest mistrzynią. Bo właśnie Ronda mogła stracić, nawet nie była właśnie w tym zamieszana, mogła stracić pas. Shayna Baszler i to jest jej sygnatura. Chyba tak, to jest jej sygnatura. Ronda powoli wchodzi do ringu. Będzie wchodzić za niedługo. Neckbreaker, nie, powerbomb jakiś w sumie teraz w wykonaniu Rondy. I to jest dobry moment, żeby tutaj tylko, czy jest rope break tutaj? Nie ma rope breaku, więc to jest dobra okazja dla Rondy. Ale nie uda się, no Shayna po prostu jest zawodniczką, którą mega ciężko poddać, w sumie ja się nie dziwię. I wychodzi właśnie Shayna z tego teraz. Ale w sumie Ronda ma jeszcze jeden ruch, tak naprawdę, który może skończyć tą walkę. I teraz właśnie pora na może nawet koniec, jeśli Charlotte nie zdąży wrócić, a chyba nie zdąży wrócić do ringu. Czy to będzie koniec tej walki, czy... Tak, udało się Rondzie Rousey. Ronda Rousey dalej jest mistrzynią. Była to dość fajna walka, w miarę szybkie tempo. Jednak nie było tutaj nudy, bo jak jedna zawodniczka wypadała, no to oczywiście dwie dalej walczyły. Ale Ronda Rousey, pomimo że właśnie miała tutaj, no ciężko, bo miała małe szanse, wydaje się, na obronienie pasa, bo właśnie wiadomo, że nawet tam właśnie Shayna mogła przegrać, a ostatecznie właśnie jeszcze właśnie się podniosła po tym Natural Selection.
Ale ostatecznie właśnie Ronda wygrywa, no i teraz będzie trzeba szukać dla niej na pewno nowej jakiejś rywalki na następne pay-per-view, a przed nami teraz druga walka w dzisiejszej części. I przed nami teraz już pora na drugą i ostatnią walkę oczywiście w dzisiejszej części, czyli będzie to walka o pas Intercontinental. I pierwszym zawodnikiem, czy oczywiście pretendentem do pasa jest Jeff Hardy, który wygrał na ostatnim SmackDown przed Hell in a Cell Battle Royale, sześcioosobowe, tam właśnie wygrał, eliminując LA Knighta, bo ja się nie mylę. I ostatecznie właśnie to on wygrał tą walkę i to on zmierzy się dzisiaj z Johnny Gargano o pas Intercontinental. Johnny Gargano już jest świeżo po rywalizacji z Tommaso Ciampą, więc teraz właśnie szuka nowych rywali i właśnie pierwszym takim rywalem jest Jeff Hardy. Zobaczymy, czy Jeff da radę być po raz kolejny mistrzem Intercontinental. No, ostatnim razem był dość chyba dawno temu, bo nie wiem w sumie, czy jak wrócił, to oprócz pasów tak team, on chyba miał tylko jeden pasek, nie pamiętam właśnie, czy to nie był tylko United States, nie pamiętam właśnie, jak to ostatecznie było dokładnie, ale jednak na pewno był kiedyś mistrzem Intercontinental. No i zobaczymy, czy będzie mógł być kolejnym razem tym mistrzem. Ale jego rywalem będzie właśnie naprawdę mocny, mocny zawodnik, bo jednak Johnny Gargano co pay-per-view za każdą walkę pokazuje praktycznie dlaczego to on jest jednym z najlepszych obecnie zawodników na świecie i obecnie mistrzem Intercontinental jest też oczywiście. Przystępuje teraz do po raz kolejnej obrony pasa, jest mistrzem od gali SummerSlam, gdzie pokonał Ciampę. Potem musiał znowu pokonać go na Judgment Day i teraz już właśnie na Hell in a Cell będzie musiał walczyć się z ikoną, tak naprawdę w wrestlingu z legendą, czyli z Jeffem Hardym. I będziemy mogli powoli zaczynać Jeff Hardy, Johnny Gargano, o pas Intercontinental. I zaczynamy tą walkę, drugą właśnie i ostatnią w dzisiejszej części. Zobaczymy tutaj, oni akurat nie będą mieć klatki, zobaczymy czy na pewno wierzą i mogliby zrobić świetną walkę bez klatki właśnie. I zobaczymy czy zrobią taką walkę. Hardy teraz kontroluje i jest Jawbreaker w jego wykonaniu. A szybko wstaje też Gargano, choć od razu tutaj kopnięcie od Jeffa. I jeden taki forearm. Uderzenie forearmu właśnie. Teraz kontruje Gargano. I clothesline nietrafiony. Superkick nietrafiony, ale za to springboard dropkick trafiony w wykonaniu Jeffa Hardiego. Nie uda się znowu ten corkscrew clothesline, czy discus clothesline. W sumie bardziej discus clothesline bym powiedział, że to był. Pierwsze przypięcie w tej walce, ale chyba Gargano właśnie bez żadnych problemów wychodzi z tego. Jednak to było zdecydowanie za wcześnie, żeby pokonać Johnny'ego Gargano. Dropkick w plecy teraz. No Gargano akurat dopiero co niedawno wrócił na Raw, więc w sumie właśnie bardzo fajnie, bo jestem ciekawy co z nim właśnie zrobił w WWE. Jak właśnie może mieć feud z Austinem Theorym? Czemu by nie możliwe, że nawet by się tak skończyło? Bo właśnie jeszcze Theory został zdobył tą walizkę, znaczy jeszcze za rządu, można tak powiedzieć, Vince'a. A teraz nie wiadomo, może będą chcieli dać Gargano tą walizkę. No bo naprawdę to było ciekawe, nie wiem, zależy jak właśnie, zależy jak będą chcieli to zrobić. Dowiem się na pewno za niedługo, co będą właśnie chcieli zrobić dla Gargano. Świetna kontra teraz, Discus Clothesline w Spanish Fly skontrowany przez Hardiego, świetnie to wyglądało. Bardzo właśnie płynna sygnatura taka. Kontra i German Suplex prawie na środku ringu. Gargano na obecną chwilę stoi właśnie, a Hardy leży, ale musi odwracać się szybko już Gargano. Ale kontruje teraz. I teraz jest dobra pora właśnie do Dude Bustera w wykonaniu Gargano i trafia. Więc to naprawdę zostało tylko już jedno, żeby wygrać tą walkę. Czyli oczywiście teraz, ale nie będzie kontra w wykonaniu Hardiego. Nie będzie właśnie teraz finishera Johnny'ego Gargano. Kontra i to była kontra Signature i teraz przejście o powerbomba w wykonaniu Gargano właśnie. Już jest na górnej linii. Powoli wstaje. Ale teraz i tak Double Axel tutaj pomimo, że jeszcze nie w to właśnie
Hardy nie czeka właśnie Gargano. Gargano to wychodzi na środką linę i jest senton świetnie wykonany. Pole na Londart może się uda właśnie w sygnaturę zrobić. Uda się? Nie uda się, bo kontruje Hardy. No to jest coś właśnie, co się spodziewałem szczerze. I dobra walka pomiędzy tymi dwoma zawodnikami. Nie ma rope breaku. Przypięcie, czy to będzie koniec? Nie będzie końca, jednak Hardy wstaje jeszcze bez problemu tym razem. Seria uderzeń. Nie kontruje Jeff Hardy, cały czas uderza Johnny Gargano. W końcu Jeff Hardy z kontrą. Nie uda się dropkick teraz. Suplex chyba w wykonaniu będzie, front suplex taki w wykonaniu Gargano. Chyba po raz kolejny dropkick. Tak, nie, jednak nie trafia. Chciał zrobić ten dropkick prosto w głowę, ale nie trafił. Uciekł z tego właśnie Hardy. I teraz co będzie próba? Nie wiem, czego była próba, ale i tak z tego wychodzi Gargano, to jest wiadome. Świetnie z tego wychodzi arm dragiem właśnie. Zapomniałem sobie, jak to się Sliced Bread to się chyba nazywa, tak, to jest chyba Sliced Bread, jeśli się nie mylę. Znowu będzie chciał ten sam ruch zrobić i znowu będzie skontrowany. Jakiś Crucifix Power, bo może sobie próbuje zrobić, nie wiem naprawdę. Ale Gargano po raz kolejny kontruje i teraz to jest dobra pora właśnie na teraz, zapomniałem, Crossface, Arm Trapped Crossface. Świetnie trafiłem od razu hookiem, więc chyba to będzie, tak, to jest koniec. Jeff Hardy jednak pomimo naprawdę dobrej walki, bo długo walczył tutaj, niedługo może jakoś bardzo, no ale jednak kontrował, raz skontrował też sygnaturę, naprawdę walczył, próbował Jeff Hardy, ale jednak Gargano właśnie w takiej formie, na takim naprawdę rozpędzie, że ciężko będzie nawet najlepszemu, nawet właśnie aby taki John Cena z nim walczył, to myślę, że to obecnie to była naprawdę świetna walka i nie wiem, kto by nawet szczerze wygrał. Ale John Cena oczywiście zobaczymy w akcji już za niedługo, nie w następnej części, ale w ostatniej części. Na dzisiaj byłoby to tyle. Dzięki wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.